Felek zaplątał się w awanturę poważną z Carringtonem, a przecież Janek Gruby był wspólnikiem Carringtona, bo może bardziej Carrington jego wspólnikiem. No więc wtedy, kiedy wybuchła tam awantura, Lelek uległ złudzeniu, że Janek jest rzeczywiście z Pruszkowa, czyli związany z grupą pruszkowską. I poprosił błędnie o pomoc Nikosia. Nikoś mówi, dobra, dawaj hajs, ja tam jadę, załatwię wszystko przecież z Pruszkowskimi, ja kolega. I podjechał na stację benzynową 140 z ekipą. Wysiadł i zaczął się mądrzyć. A Gruby mówi, ty wy***alaj stąd, wyciągnął automat. To gówno czeskie małe. I zaczął pruć do nich. Kierowca jak spieprzał, rozwalił drzwi od 140. Po prostu urwał się, zamiast się drzwi wbiły.